kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o najnowszym zapachu marki Kajali. Będzie to Vanilla Candy Rock Sugar, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jakie są moje wrażenia, jaka jest moja opinia na temat zapachu, bardzo proszę zostańcie ze mną. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, serdecznie zachęcam do tego, aby ze mną zostać. Jeżeli jesteście takim samym perfumowym entuzjastą jak ja, jeżeli lubicie perfumy i tanie, i drogie, po prostu dobrze pachnące, no to myślę, że tutaj bardzo dobrze się odnajdziecie. Zapraszam Was również na Instagrama, gdzie możecie bardzo często zobaczyć zdjęcia perfum, o których jeszcze tutaj na kanale nie mówiłam i między innymi właśnie już tam ta nowa Kajali się pojawiła, pojawiło się zdjęcie, więc już mniej więcej mogliście się spodziewać, o czym tutaj będę mówiła. Także tutaj dzisiaj taki cały review. Zapraszam też Was na stronę moją i mojego męża, naszą perfumerię Potocka Perfumery i na Instagrama, tam jeżeli chcecie zobaczyć też Instagrama naszej perfumerii, no to tak samo się nazywa Potocka Perfumery. No więc, zacznijmy. Powiem Wam, że nie namyślałam się długo, tylko właśnie zdecydowałam się kupić ten nowy wypust od Kajali, na razie w 10 ml, no i od razu Wam pokażę, jeżeli chodzi o opakowanie, nie będziemy tutaj owijać bawełnę. Kartonik wygląda w ten sposób. No w ogóle jeżeli chodzi o cały anturaż, cały kartonik i buteleczkę, którą Wam zaraz pokażę, jest to marzenie każdej osoby, która uwielbia jednorożce, bo wszystko jest takie, wiecie, różowiutkie, opalizujące. No muszę powiedzieć, że ma to w sobie bardzo, bardzo dużo uroku, więc tak wygląda kartonik. No możecie zobaczyć, taki bardzo holograficzny. No i mamy tutaj buteleczkę 10 ml. Wygląda ona w ten sposób. No ja powiem Wam, że absolutnie, absolutnie jestem fanką tej buteleczki. Już tutaj trochę zużyłam i no wygląda to w ten sposób, tutaj mamy nazwę oczywiście. Powiem Wam tak, od razu powiem, nie jest to zapach absolutnie odkrywczy, w żadnym stopniu, nie jest to zapach, który wiecie, musicie koniecznie mieć, musicie posiadać w swojej kolekcji. Być może niektóre osoby będą się czuły zawiedzione tym nowym wypustem, natomiast ja Wam powiem, że mi bardzo, bardzo ten zapach się podoba, jest bardzo taki dziwnie uzależniający. Ja muszę Wam powiedzieć, że noszę chyba go już, odkąd go kupiłam tak naprawdę, to chyba 4 czy 5 dni z rzędu, już teraz nie pamiętam dokładnie kiedy kupiłam. Kupiłam tydzień temu mniej więcej, ale dokładnie ile dni to Wam nie powiem, natomiast codziennie odkąd kupiłam ten zapach znajduje się na mojej skórze, czy to sam, czy to w połączeniu z innymi zapachami, bo o takich layeringach z tym zapachem też Wam powiem. No tutaj jeżeli chodzi o zapachy Kajali, no to są zapachy to stworzone do layeringu, także dobra, może zacznijmy też od piramidy zapachowej. Tutaj ogólnie całym konceptem tego zapachu było to, że jest to zapach, ma być to zapach, który będzie młodszą siostrą klasyka już od Kajali, Vanilla 28. Czy się to udało? Zaraz Wam powiem. Vanilla 28 jest za mną. No i miało to być taki zapach przywołujący na myśl, no właśnie takie beztroskie chwile, cukierki, no coś słodziutkiego, takiego nie oszukujmy się, mainstreamowego, schlebiającego ogólnym masowym gustom, także no udało się to, powiem Wam. Natomiast tak jak mówiłam, bardzo, bardzo jest to dla mnie uzależniający zapach. I co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o tą kompozycję? W głowie mamy wanilię, gruszkę, marshmallow, rum, liście fiołka i ylang ylang. W sercu mamy gumę balonową, żelki, tak zwane jelly bean, te takie żelowe fasolki, jaśmin, karmel i labdanum. W bazie mamy cukier, paczule, wetywerię, drzewo kaszmirowe, tonkę i drzewo sandałowe. Piramida zapachowa jest ogromna. Od piramidy zapachowej niektórych mogą rozboleć zęby, natomiast mi ta piramida bardzo się podoba. Jak wiecie, ja ostatnio totalnie, totalnie szaleję na punkcie gurmandów. Uwielbiam wszystko, co słodkie. Oczywiście musi to być odpowiednio zmieszane, odpowiednia doza słodyczy. To nie jest to, że wszystko, absolutnie wszystko, co słodkie mi się podoba. Tak nie jest, natomiast odkryłam, że tak jak Wam wspominałam ostatnio, że gurmandy to jest jedna obecnie z moich ulubionych, jak nie najbardziej ulubionych kategorii w tej chwili. No więc totalnie nie mogłam się powstrzymać, jeżeli chodzi o tą buteleczkę, jeżeli chodzi o tą całą kompozycję. Byłam bardzo ciekawa, no i chciałam przede wszystkim przetestować to dla siebie, no i oczywiście tutaj dla Was, bo za każdym razem, kiedy nowy zapach od Kajali wychodzi, no to pytacie mnie, czy będzie recenzja, no to teraz jest i tak, psiknijmy sobie. No ja ten zapach znam bardzo, bardzo dobrze. No i tutaj tak, powiem Wam, że... powiem Wam, że bardzo, bardzo dużo porównań się pojawia, jeżeli chodzi o ten zapach i label od Jeana Paula Gaultier. No i tak, muszę Wam powiedzieć, że ten zapach pewne nawiązania ma,
Ten zapach tak naprawdę, według mnie, może zacznijmy od tego, nawiązuje do kilku zapachów. Jak tylko psiknęłam, zaczęłam testować, ten zapach zaczął przypominać mi kilka innych. No i tak, w związku z tym, że to miała być młodsza siostra Vanilli 28, czy to jest młodsza siostra, czy cokolwiek z Vanilli 28 tutaj mamy, moim skromnym zdaniem nie za wiele. Jest to zapach faktycznie taki cukierkowy, taki chmurkowy, słodziutki, skrzący jak dla mnie i nawet lekko musujący. Natomiast bardzo, bardzo dużo tej Vanilli 28 ja tutaj osobiście nie czuję. Zdecydowanie więcej Vanilli 28 czułam na przykład w Kajali Silk Santal, tej serii, wiecie, ślubnej, której niestety nie ma. Mam nadzieję, że ją przywrócą, bo to była niby limitka, natomiast Mona taki teasing robi z ludźmi. Ja myślę, że ona po prostu przywróci ten zapach, bo bardzo, bardzo dużo ludzi prosi o to, żeby ten zapach z powrotem się pojawił. Ja sama bym go bardzo chętnie kupiła, więc myślę, że ten zapach wróci. Ale wracając tutaj do tego Vanilla Candy Rock Sugar, nie ma tutaj tak bardzo, gdzieś tam może bardzo, bardzo dalekie echa tej waniliowej takiej słodyczy, ale absolutnie Vanilla 28 jest to zupełnie, zupełnie inny profil zapachowy niż Vanilla Candy Rock Sugar. Co mi bardziej ten zapach przypomina, to jest to, co mam tutaj też za sobą, jest to Deja Vu White Flower. Bardzo, bardzo sporo frakcji z tego zapachu czuję w tym Vanilla Candy Rock Sugar. Jest to bardzo długa nazwa, która przyprawia o, wiecie, szybsze obroty zwojów mózgowych. Także muszę tutaj, wiecie, patrzeć na tą buteleczkę i sobie małą ściągę robić. Bardzo mi ten zapach właśnie, jeżeli chodzi o tą Vanilla Rock Sugar, przypomina Deja Vu White Flower. Oczywiście Deja Vu White Flower jest bardziej takie, kwiatowe, biało-kwiatowe, bardziej takie poważne, bardziej takie elegantsze, bardziej na takie specjalne okazje. Podczas gdy Vanilla Candy Rock Sugar, nie oszukujmy się, będzie to bardzo, bardzo fajny zapach na co dzień. Bardzo fajny taki zapach gurmand letni, może nie na bardzo, bardzo gorące dni, ale na takie dni, wiecie, słoneczne z wietrzykiem jak najbardziej. Myślę, że on nie przytłoczy, bo pomimo tutaj tej takiej intensywnie dużej piramidy zapachowej, ten zapach jest naprawdę bardzo wdzięczny. Tak jak powiedziałam, on musuje, on skrzy, więc ja tutaj w momencie powąchania tego zapachu bardziej wyczułam Deja Vu White Flower, bardzo, bardzo dalekie echa Vanilla 28, więc jeżeli ktoś Vanilla 28 nie lubi za bardzo, ze względu być może na tą jego taką lekką mroczność, bo ten zapach dla mnie Vanilla 28 to jest taki bardziej ciemny, alkoholowy wręcz ekstrakt waniliowy, to jeżeli tego się boicie, tego tutaj nie znajdziecie. No i jeżeli chodzi o samo label od Jeana Paula Gaultier, nie można odmówić temu zapachowi podobieństwa faktycznie. Nie jest to stuprocentowo to samo, nie jest to, wiecie, dupe ani nic takiego, nie jest to żaden klon, ale zdecydowanie ta kandyzowana gruszka tutaj faktycznie, faktycznie nawiązuje do Jeana Paula Gaultier label. I teraz tylko do Was zależy tak naprawdę, czy ten zapach będziecie chcieli mieć w swojej kolekcji, czy chcecie go przetestować, czy wolicie też label. Różne głosy są. Są osoby, które uważają, że i to możecie mieć w swojej kolekcji. Są osoby, które uważają, że skoro mają Jean Paul Gaultier label, tego zapachu już nie potrzebują. Myślę, że tutaj nie ma prawidłowej odpowiedzi. Ja Wam powiem, że mam 10 ml Jeana Paula Gaultier label Intense. No Intense jest intensywną wersją i są w niej echa tego zapachu, no i odwrotnie oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o tą obecną aurę, taką właśnie ciepło-wiosenną, słoneczną, no ja zdecydowanie wybieram Vanilla Candy od Kajali, no bo jest to dla mnie właśnie taki bardziej bąbelkowy, zabawny zapach. Coś takiego bardziej na co dzień. Czasami ten Jean Paul Gaultier label Intense mi się wydaje, nie mam na niego ochoty, o po prostu. W ciągu dnia jest dosyć taki zobowiązujący jak dla mnie, jak mam go na sobie, to o nim tak myślę, bo on jest dosyć intensywny, jest przepiękny, natomiast on mi przypomina taką bardzo elegancką, dojrzałą kobietę. To jest taka kuzynka label, bardziej odchudzona, bardziej taka, wiecie, otoczona chmurką słodyczy, żelków, waty cukrowej. Oczywiście to wszystko, co powiedziałam, to są tylko takie jakby pomysły, skojarzenia na to, jak ten zapach może pachnieć, bo on absolutnie nie pachnie typowo jak żelki, nie pachnie typowo jak wata cukrowa. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten zapach, duże takie nadzieje pokładałam w akordzie gumy balonowej, bo ja osobiście bardzo ten akord w perfumach lubię. Czy to jest on uzyskany przez tuberozę, która właśnie tak pachnie trochę jak guma balonowa, ogólnie białe kwiaty czasem tak jak guma balonowa pachną, czy to jest zapach ogólnie taki bardzo gumowo-balonowy, typowo. Ja teraz jak nagrywam ten film, to czekam też na Deja Vu od Theo Cabanel, bo w końcu zdecydowałam się kupić, to jest taki typowy
zapach właśnie gumobalonowy. Czy tutaj mamy gumę balonową taką typową? Nie. Jeżeli myślimy o takiej klasycznej gumie Orbit, takiej różowej, wiecie, tej dla dzieci, to jest dla mnie taka klasyczna guma balonowa albo ta guma kulka. Jeżeli szukacie tego akordu, to nie. Jest coś takiego, co Wam może przypomnieć o jakimś takim gumowym żelku, o jakiejś takiej, no troszeczkę może tej gumie balonowej, ale jest to bardziej guma balonowa taka pomieszana z wanilią, jest to guma balonowa pomieszana z gruszką, może faktycznie coś takiej, z takiej gruszkowej gumy balonowej ten zapach ma, natomiast nie jest to taka typowa guma balonowa na pewno. Jeżeli na przykład obawiacie się tutaj w tym zapachu takich cięższych nut, jak labdanum na przykład, bo labdanum to tak może wybrzmiewać już mrocznie w perfumach, patchouli, która dla niektórych jest zbyt piwniczna, osobiście ja tych akordów za bardzo nie wyczuwam patchouli, być może ona nadaje tutaj tej ostrości, takiej chrupkości temu zapachowi, bo faktycznie to tutaj mamy, no ten zapach jest dla mnie taki musujący, taki fizzy, wiecie, taki jak napój gazowany, bardzo, bardzo podoba mi się, bardzo jest przemiły, patchouli tutaj nie czuję, natomiast uprzedzam, że niektóre osoby faktycznie patchoule wyczuły, więc ja nie wiem osobiście, ja patchouli nie wyczuwam, ale uprzedzam, że niektórzy wyczuwają, więc tak jak wszystko, musicie to przetestować. Jestem, powiem Wam, że zaskoczona, jak bardzo podoba mi się ten zapach, jak bardzo właśnie ciągnie mnie do niego, jak fajnie się go nosi, jak fajnie skrzy on na skórze i jak bardzo trwa. Ten zapach naprawdę jest niesamowicie trwały. Jeżeli dotychczas narzekaliście na wypusty kajali ze względu na ich trwałość, nie wiem, czy to jest kwestia maceracji, czy no nie wiem, czy po prostu są to nietrwałe wypusty. Ja Wam powiem, że Vanilla 28 na mnie jest bardzo, bardzo intensywna, bardzo długo trwa. Mam też Invite Only Amber, też jest, no taki zapach to średnio jest trwały, ale teraz mi trochę poleżał w szafce i mam nadzieję, że jak go wyciągnę w chłodniejsze dni, to będzie bardziej trwały. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o tą Vanilla Candy, naprawdę jest to bardzo, bardzo trwały zapach, już, od razu, kiedy jest nowy, więc ja myślę, że jeszcze jak się stoi troszeczkę, wymaceruje, to będzie jeszcze mocniejszy. Jestem bardzo ciekawa, co wyjdzie, bo być może ja liczę, że wyjdzie właśnie taka bardziej guma balonowa, coś takiego jeszcze bardziej słodszego, skondensowanego. Natomiast nie jest to dla mnie nudny zapach. Osobiście dla mnie. Ja może teraz nie jestem obiektywna, bo tak jak mówię, trochę gusta perfumowe mi się zmieniły, coraz bardziej do tych słodyczy mnie ciągnie, nie jest to dla mnie zapach nudny, jest to zapach, z którym po prostu bardzo, bardzo przyjemnie się Wam siedzi, nie oszukujmy się, będzie to zapach schlebiający masowym gustom, Kajali to nie jest marka, która wiecie, robi przełomowe wonie, nie wiadomo jak, nie będziecie tutaj mieli niczego konceptualnego, nic z tych rzeczy, będziecie przeważnie mieli w Kajali wonie, które podobają się większości. Czy to jest złe? Ja uważam, że nie. I na mnie tutaj nie ma takiej taniej, wiecie, nie wiem, płaskiej wanilii, takiej mainstreamowej, jakiej nie lubię. Ten zapach nie przypomina mi, nie jest denerwujący dla mnie, o, bo ja w filmiku o nutach zapachowych, których nie lubię, właśnie mówiłam, że czasami dla mnie te zapachy mainstreamowe są takie nudne, płaskie, to się tutaj nie dzieje, przynajmniej na mnie w tym zapachu, więc ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. No, także powiem Wam, jestem niesamowicie podekscytowana tym nowym wypustem, no ta buteleczka jest absolutnie, absolutnie przepiękna. Ja Wam powiem, że nie wiem, no jak będzie dalej tak szło, bo ja tutaj naprawdę to zużyłam, tak wiecie, a tutaj, tu psiczek tam, jeszcze myślę, że gdybym miała większą butelkę, to bym bardziej sobie poczynała z tym zapachem, bo lubię go też reaplikować, żeby wiecie, odświeżyć to otwarcie takie właśnie z gumą balonową, naprawdę super, mi się podoba, no tą gruszkową gumą balonową, tak jak powiedziałam, to nie jest taka typowa guma balonowa. Nie mam pojęcia, jak to się skończy, być może zakupię 50 tego zapachu, bo jeżeli chodzi o flakoniki Kajali, to bardzo, bardzo podobają mi się te małe dziesiąteczki, co też zawsze doceniam, to właśnie jest to, że ta dziesiątka od Kajali wygląda tak samo jak duża butelka, jest to miniaturowa, przepiękna wersja, no tak samo tutaj, jeżeli chodzi o Deja Vu White Flower, ja mam w swojej kolekcji właśnie, jeżeli chodzi o te maluszki, to Deja Vu White Flower, teraz tą nową Kajali to Vanilla Candy Rock Sugar, mam też Vanilla 28 malutką, mam dużą tutaj za sobą też i mam też właśnie to Invite Only Amber w takiej dziesiątce. No i jeżeli chodzi o layering tych dwóch zapachów, no wiadomo, możemy ten zapach łączyć ze wszystkim tak naprawdę od Kajali, może, no nie wiem, czy z Invite Only Amber się dobrze połączy, być może będę chciała to kiedyś przetestować, zobaczymy, bo Invite Only Amber to jednak jest taki już bardziej przyciężkawy zapach, bardziej
jesienno-zimowy. Zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o layering z Vanillą 28, no to tutaj fajnie bardzo te nuty wszystkie razem grają. Bardzo fajnie ta wanilia z Vanilli 28 wydobywa tą wanilię z tego Rock Candy, Vanilla Sugar, cokolwiek, i sprawia, że jest to troszeczkę mroczniejsza wersja. No ja bardzo, bardzo lubię Vanillę 28. Ona jest w ogóle idealna właśnie do layeringu z czymkolwiek. Tutaj jeżeli chodzi też o ten zapach od Kajali, ten nowy, jest tutaj ten już taki specjalny Kajali akord, jak to mówiła Mona Katan. I ten Kajali akord tam właśnie chyba składa się z piżma, z wanilii, z kwiatów, coś tam jeszcze mają. Także ciekawe, ostatnio w ogóle powiem Wam, chyba nawet dzisiaj śniło mi się, że wącham te akordy z Kajali. W ogóle szalone, no ale tak jest, jeżeli jesteście totalnie obsesyjnymi osobami na punkcie zapachu, no to czasami się Wam to śni. Także sobie teraz właśnie nagrywając tutaj przypomniałam, że dzisiaj mi się śniło, że wącham ten sam akord Kajali, także chyba ten zapach nieźle musiał zawrócić mi w głowie. Jeżeli chodzi w ogóle o samą kampanię marketingową tego zapachu, jak dla mnie totalna rewelacja, no nie oszukujmy się, w marketing Kajali umie znakomicie. Te wszystkie wizuale, które Wam pokazują przed wprowadzeniem zapachu, no to po prostu sprawiają, że bardzo, bardzo chcecie ten zapach poznać, chcecie kupić, no jest to po prostu bardzo, bardzo przyjemne dla oka, no i no mówię, tutaj no ta butelka to po prostu jest Unicorn Dream. Jeżeli jeszcze chodzi właśnie o layering, no to tak jak mówiłam, świetnie ten zapach łączy się z Vanilla 28, te wanilie świetnie razem grają, bardzo fajnie się komponują. Bardzo, bardzo fajne połączenie jest też właśnie z Deja Vu White Flower. Mam wrażenie, że nosząc to nowe Vanilla Candy Rock Sugar z Deja Vu White Flower, te zapachy z siebie wydobywają też bardzo fajne elementy i mam wrażenie, że kontrastując go z tym białokwiatowym zapachem, bardziej tutaj wydobywa się faktycznie ta guma balonowa, także jeżeli zależy Wam, żeby tej gumy balonowej więcej wyczuć, być może będzie to dobry trop, ale tak jak wszystko, zapach jest bardzo subiektywny, więc na mnie tak wychodzi, nie wiem jak wyjdzie na Was. No i jeszcze tutaj na opakowaniu też, w ogóle na tym kartoniku zalecają layering z właśnie z Vanillą 28, z Sparkling Litchi, jeszcze nie mam tego zapachu u siebie w kolekcji, z Juicy Apple, i jeszcze z White Flowerem można sobie, więc w ogóle można tutaj trzy zapachy użyć i można też pistachio gelato, więc w ogóle, no i właśnie jeżeli chodzi o pistachio gelato, no to jak wiecie, ja posiadam w swojej kolekcji Paris Corner Cair Pistachio, który jest klonem pistachio gelato właśnie, no i tak, muszę powiedzieć, że ta para też świetnie no spisuje się tutaj, ja bardzo ten zapach teraz lubię, no i jeżeli chodzi tutaj o ten cukiereczek, no to też świetnie. I właśnie nagrywając ten film, akurat mówiłam Wam o Deja Vu od Teo Cabanel, no i przyszło akurat jak nagrywałam ten film, dlatego musiałam na chwilę przerwać, ja ten zapach już znam, ja ten zapach testowałam, bardzo, bardzo go lubię. No właśnie, Deja Vu od Teo Cabanel, mam taką 30, nie mogłam się powstrzymać, kupiłam na Rafinat, jeżeli kogoś to interesuje, ja mam 10% zniżki z nimi, także też sama skorzystałam ze swojej zniżki, kupiłam ten zapach z własnej kieszeni, bo już po prostu pomyślałam, kurczę, taką mam ochotę na tą gumę balonową, że nie mogę, teraz to Kajali wyszło, zachciało mi się tej gumy balonowej jeszcze więcej, no i powiem Wam, że to jest Match Made in Heaven, to jest właśnie typowa taka guma balonowa z irysem, z białą skórą, ale ja tutaj skóry za bardzo nie czuję, czuję takie, wiecie co, jakby takie gumowe rękawiczki, coś takiego, ale ja ten zapach bardzo, bardzo lubię, to mi się podoba, więc nie będzie to zapach dla każdego, ale będzie to zapach bardzo, bardzo realistycznej gumy balonowej, no i z tym, no to po prostu różowa chmurka, tak jak ja dzisiaj w tej sukience. Także jeżeli lubicie, macie ochotę na takie różowe zapachy, teraz obecnie zwłaszcza, no to nie ma się nad czym zastanawiać, a tutaj jest to Deja Vu, sobie psiknęłam, a tutaj mam, no tą Kajali, jest rewelacja, totalnie rewelacja, uwielbiam i właśnie teraz ostatnio też się bawię bardzo tym layeringiem, więc też na pewno będzie tutaj filmik o layeringu, bo spisuję sobie fajne kombinacje, także się tym z Wami podzielę. Także dajcie mi znać, jak ten nowy wypust od Kajali się Wam podoba, czy w ogóle go poznaliście, czy macie ochotę go poznawać. No tak jak mówiłam, nie jest to nic odkrywczego absolutnie, ale jakoś tak mnie do niego ciągnie niesamowicie, bardzo się cieszę, że mam go w swojej kolekcji. I być może właśnie w 50 ml w przyszłości zainwestuję, jeżeli to zużyję, bo ja nawet rzadko kiedy dziesiątki zużywam, ale jeżeli to mi będzie tak schodziło, tak jak schodzi, być może zaopatrzę się w 50, która też bardzo, bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o buteleczkę. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!